odpowiedzialny za to całe zamieszanie i klaster. Klaster powstał rzeczywiście w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Jest jakby troszeczkę następstwem tego, co rozpoczęliśmy programem. Akurat moje firmy są zorganizowane zupełnie gdzieś indziej, to znaczy w Wielkopolsce i w Małopolsce. A w tej chwili koncentrujemy się na Azji, jeżeli chodzi o inwestycje. Niewątpliwie, jak popatrzyłem dzisiaj na prezentację przez pana prezydenta, jest to bardzo imponujące, co tutaj robicie. Jest to, zresztą Polszczyzna zawsze była bardzo znana i sławna z różnych inicjatyw. I widzę, że tutaj bardzo wam się udało jakoś współpracować z uczelniami wyższymi, czyli tych, którzy tworzą jak gdyby kadrę, zaplecze. To jest bardzo fajne, to jest sympatyczne i to jest, myślę, w niewielu regionach w Polsce tak prezentowane jak tutaj i tak działa. Mam nadzieję, że to rzeczywiście tak działa, jak było mówione. Także to gratuluję. My takim zagłębi przemysłu spożywczego już od dawna jesteśmy. Natomiast cieszymy się bardzo, że Forbes przekonał sam się do tego, że warto tutaj w Opolu zakorzenić taki kongres i ściągać właśnie tutaj przedsiębiorców i stąd też wyciągać najlepsze praktyki, które w ramach firm spożywczych funkcjonują. Firma Kraft na przykład, która się teraz nazywa Mondelez, zalewa rynki Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, bo produkuje właśnie na te rynki. To również Owita Nutrycja, to jest COT ze swoimi produktami. No, tych firm można naprawdę wyliczać bardzo wiele. Szczególnie mamy dużo firm w branży, słodkiej branży, ja to tak nazywam, a więc w branży spożywczej powiązanej z cukierkami i ciastkami.